Izabela Rzepka, dyrektor gimnazjum nr 36 imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Proszę Państwa, witam serdecznie w naszych progach pana premiera Tadeusza Mazowieckiego. Jest nam niezmiernie miło, że pan premier zechciał gościć, być wśród nas. Oprócz uczniów, nauczycieli gimnazjum 36 są z nami zaprzyjaźnione szkoły, zespół szkół nr 67 w Warszawie i 27 liceum imienia Tadeusza Czackiego w Warszawie. Bardzo serdecznie wszystkich witam. Bardzo dziękujemy za obecność i chęć opowiedzenia naszej młodzieży o tym ważnym momencie w historii Rzeczpospolitej, jakim były wybory czerwcowe 1989 roku. Spotkanie poprowadzi pani Sylwia Żmijewska-Chwilę, która jest przedstawicielem Centrum Edukacji Europejskiej. Teraz proszę o zabranie głosu uczniów gimnazjum nr 36. Wielce szanowny panie premierze, dziękujemy panu za przybycie do nas na spotkanie. Chcielibyśmy podziękować panu za odwagę, za to, że dzięki pańskiemu rządowi mieszkamy, uczymy się i dorastamy w wolnej Polsce, należącej do Unii Europejskiej i NATO. Dziękujemy panu za siłę spokoju, odwagę i to, że musimy mieszkać w wolnej Polsce. Wydarzenia, w których brał pan udział, zmieniły bieg historii i uczymy się o nich w podręcznikach. Dziękujemy panu za to i prosimy o przekazanie nam bezcennej wiedzy. Ja ze swojej strony chciałabym podziękować panu premierowi także za to, że w tym takim dosyć aktywnym i dynamicznym tygodniu, bo nie tylko my tutaj na tej sali świętujemy 24. rocznicę, ale świętują wszyscy Polacy i pan premier na pewno był rozchwytywany, także bardzo dziękuję za to, że zgodził się pan tutaj wspólnie z nami poprowadzić tę lekcję, nie wiem czy historii, nie wiem czy wolności, to się może okaże na koniec. Zanim zaczniemy taką prawdziwą lekcję, chciałabym, żeby uczniowie poczuli klimat tamtego czasu. Tak się złożyło, że 6 czerwca 1989 roku Polska Kronika Filmowa opowiadała o tym, co się działo 4 czerwca, przed 4 czerwca właśnie tego roku. Proszę o zgłoszenie światła, dobrze? Thank you.
kandydatów nie uzyskała wymaganej większości ponad 50% ważnych głosów. 18 czerwca druga tura wyborów. Tym większa odpowiedzialność wyborców, którzy nie przywykli do tego, że nawet ich pojedynczy głos może zadecydować o tym, kto zasiądzie w parlamencie. Panie premierze, drodzy uczniowie, drodzy nauczyciele, wszyscy tutaj są obecni, którzy są obecni. Ja bym chciała, żebyśmy dzisiaj porozmawiali oczywiście zarówno o tym, co się działo 24 lata temu, 4 czerwca, 18 czerwca, a później w sierpniu, bo to był chyba najtrudniejszy moment dla pana, panie premierze. Ale później chciałabym też, żebyśmy porozmawiali o czasach współczesnych, o tym, co dotyczy tych młodych ludzi, o odpowiedzialności, o której była mowa tutaj na tym materiale filmowym i o tym, w jaki sposób my możemy wziąć tę odpowiedzialność w swoje ręce, tak? Zacznijmy oczywiście od tego 89 roku. Pamiętam z dzieciństwa, miałam wtedy 12 lat, że to był bardzo ważny dzień w mojej wiosce. Wszyscy byli odświętnie ubrani, wszyscy czegoś oczekiwali. Panowało takie nieokreślone, nienazwane napięcie, dużo rozmów przed lokalem wyborczym, potem po wyjściu z lokalu wyborczego. Czego oczekiwali Polacy po wyborach 4 czerwca 1809 roku? 1989 roku. Zielony prawda. Ale proszę wziąć. Zanim odpowiem na to pani pytanie, chciałbym bardzo podziękować za to zaproszenie. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście w ostatnim czasie, zwłaszcza w ostatnich dniach, byłem bardzo zajęty, ale bardzo chętnie się z wami spotykam. Cieszę się, że spotykam się z młodzieżą z kilku szkół, bo w ten sposób się to nasze spotkanie powiększyło. I oczywiście zadawajcie mi pytania, jakie uważacie za stosowne. Ja jestem przygotowany na to i nie krępujcie się, tak bym powiedział. Ale przechodząc do pani pytania, najpierw moje wrażenia z tej kroniki. No ona nie wprowadza w atmosferę tamtego czasu. No jeszcze jest taka uwładzona strasznie ta kronika. No to były pierwsze wybory, w których ludzie poczuli, że coś od ich decyzji zależy. Ja bym powiedział tak, w roku 1989 trzeba widzieć trzy kluczowe wydarzenia. Pierwsze to obrady Okrągłego Stołu, drugie to właśnie wybory, trzecie to powołanie mojego rządu. Jeśli chodzi o obrady Okrągłego Stołu, to decydujące było przywrócenie Solidarności, która przez stan wojenny została zderegalizowana, przywrócenie Solidarności do legalnego działania. I my byśmy nigdy do Okrągłego Stołu nie usiedli, gdyby nie to, że władze z wielkimi oporami zdecydowały się na to, że przy Okrągłym Stole będziemy rozmawiać o przywróceniu Solidarności. Te rozmowy przy Okrągłym Stole poszły dalej niż sprawa przywrócenia Solidarności. Poszły w kierunku uczestnictwa Solidarności, tego obozu, który Solidarność reprezentowała, w życiu politycznym. No i wtedy zawarto kontrakt, na który myśmy się zgodzili.
że wybory, że przywrócony zostanie Senat, bo nie, w PRL nie było Senatu, został zlikwidowany, że przywrócony zostanie Senat i że wybory do Senatu będą absolutnie wolne. Natomiast wybory do Sejmu będą według kontraktu takie, że 35% może być dla Solidarności, a reszta dla istniejących wtedy w życiu politycznym partii, a więc dla PZPR i jej satelitów ZSL i SD. ZSL się wtedy PSL-u, ZSL Zjednoczone Stronnictwo Ludowe i Stronnictwo Demokratyczne. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy mamy pełni wolne wybory, wydaje się, że no po co ten kontrakt? No po to ten kontrakt, że władza ówczesna, władza komunistyczna, nie tylko w Polsce, ale w całym obozie komunistycznym, nie uznawała w ogóle istnienia opozycji politycznej. Opozycję polityczną zwalczała różnymi, bardzo brutalnymi metodami po objęciu władzy, nie uznawała. Więc to była taka jakby pośrednia forma, że oni dopuścili opozycję, ale tylko w pewnym wymiarze, bo się obawiali o swoją władzę. Więc jaka była atmosfera? No, to pani pytanie. No była atmosfera, no niewątpliwie, że to są pierwsze wybory, w których naprawdę wybory się dokonują, bo do Senatu w pełni wolne, a tutaj chociaż kontraktowe, prawda, to jednak części, no też pozwalające innym niż tylko z listy partyjnej kandydatom kandydować, prawda. Więc taka była atmosfera. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że frekwencja naszym zdaniem, no oczekiwaliśmy, że będzie większa. Była 63%, coś tam z kawałkiem, prawda? Nie. Wydawało nam się, że jak na to, że w tym kraju od tylu lat nie było wolnego wyboru, to że więcej ludzi pójdzie jednak do tych wyborów. No, ale sporo nie poszło. Nie poszli ci, którzy nie wierzyli, że to jest rzeczywista zmiana. Tacy opozycjoniści, którzy nie wierzyli. No, przyznał się ostatnio pan prezydent Komorowski, że nie uczestniczył w tych wyborach, bo on właśnie był wtedy bardzo radykalny, prawda? Ale nie poszli do tych wyborów, no ludzie, którzy przedtem uważali, że z przymusu muszą iść, a skoro nie muszą, no to nie pójdą. Więc od strony frekwencyjnej to był rezultat, myśmy się spodziewali większego rezultatu po takiej decyzji. No jaki był rezultat wyboru? No rezultat był taki, że do Senatu 99 miejsc na 100 zyskała lista Solidarności. Do Sejmu po pierwsze upadła tak zwana lista krajowa, bo była lista krajowa, czyli możliwość, czyli najważniejsze osoby były na tej, najważniejsze osoby w ówczesnej hierarchii państwowej były na tej liście krajowej i ta lista krajowa upadła z wyjątkiem jednej osoby, profesora Zielińskiego, który był, nie jestem pewien, czy nie dwóch, bo nie jestem pewien, czy Mikołaj Kozakiewicz był na liście krajowej, czy na zwykłej. Więc jednej czy dwóch osób, prawda, to należało sprawdzić, upadła lista krajowa. Po drugie, jak spływały wyniki, co było szokiem dla ówczesnej władzy,
to, że jak spływały wyniki z obwodów zamkniętych, to znaczy tam, gdzie dyskutuje, tam, gdzie głosuje wojsko, tam, gdzie głosowały ambasady i tak dalej, również w tych zamkniętych obwodach zwyciężała lista Solidarności, a nie ówczesnych władz. Więc wyniki były szokujące dla tej władzy i można powiedzieć, że wybory 4 czerwca stały się pewną korekturą w stosunku do ustaleń Okrągłego Stołu. Korekturą, no, że jest to wielkie zwycięstwo Solidarności. Myśmy się wtedy zdecydowali zgodzić się, mimo że to nie było przewidziane w ówczesnej ordynacji wyborczej, zgodzić się na drugą turę, żeby oni mogli uzupełnić te brakujące w ramach kontraktu miejsca. Są ludzie, którzy zarzucają nam, dlaczegośmy się zgodzili, nasi konstytucjonaliści, moi bliscy przyjaciele też nas krytykowali, że myśmy się zgodzili, ale myśmy się obawiali wtedy nerwowej reakcji władz z powodu tej klęski, a te władze od 1917 roku, władze komunistyczne w całym obozie komunistycznym nie były przyzwyczajone do tego, że kartką wyborczą można zmienić władzę. I myśmy się obawiali jakiejś nerwowej reakcji po tej ich klęsce, no, że oni całe to uzgodnienie zerwą, prawda, i że coś niedobrego nastąpi. Dlatego zgodziliśmy się na to uzupełnienie. No, ale było to wielkie moralne zwycięstwo Solidarności, a jak się potem okazało, także faktyczne, ponieważ to przerosło te ustalenia Okrągłego Stołu, no i potem doprowadziło do wyłonienia rządu, jak rządu innego nie mogli stworzyć. To tyle trochę obszerniej na pani pytanie. Mówił pan... A teraz? Mówił pan premier o takich trzech ważnych momentach w 1989 roku. Po pierwsze Okrągły Stół, po drugie wybory, zarówno ta pierwsza, jak i druga tura, choćby z tego względu, że ona wymagała od pana, od państwa no, takiej dosyć heroicznej decyzji, tak, która jest oceniana różnie. No i trzeci moment, powołanie pana rządu. To nie stało się tak od razu i to nie było takie proste. Ja myślę, że ja i wszyscy tutaj obecni jesteśmy jakby bardzo, bardzo zainteresowani tym, co pan czuł tego dnia, kiedy no, został pan powołany, poproszono pana o utworzenie pierwszego takiego wolnego, demokratycznego rządu. No więc jak może czytaliście po wczorajszej gazecie wyborczej, była taka opublikowana moja wspólnie z Adamem Myślnikiem rozmowa, to może wiecie, że właśnie Adam Myślnik w pewnym momencie napisał taki artykuł, który został zatytułowany Wasz prezydent, nasz premier. I ten artykuł dla ówczesnego obozu władzy był jak grom z jasnego nieba. Bo były próby utworzenia rządu przez dotychczasowych reprezentantów. Rząd Rakowskiego się kończył. Próbę podejmował generał Kiszczak, który był przedstawicielem głównym i przy Okrągłym Stole i też mu się nie udało. No i w pewnym momencie pojawia się ten artykuł Adama. Ja z nim polemizowałem, ponieważ uważałem, że to jest za wcześnie, że my będziemy raczej opozycją polityczną, niż to, że będziemy brali władzę, że nie mamy jeszcze opracowanego programu, zwłaszcza gospodarczego, a sytuacja gospodarcza Polski była wtedy krytyczna.
nie tylko ja z nim polemizowałem, ale na przykład tacy ludzie jak Jan Nowak-Jeziorański czy profesor Karol Modzelewski też uważali, że to jest za wcześnie. Ja potem byłem redaktorem naczelnym tygodnika Solidarność. Bardzo byłem zmęczony pracą nad przywracaniem tego tygodnika, że on zaczął znowu wychodzić, a te decyzje Okrągłego Stołu umożliwiły przywrócenie tego tygodnika. No i wyjechałem na odpoczynek na 10 dni chyba do moich przyjaciół do Belgii i stamtąd obserwowałem, jak się rozwija Polska sytuacja. I zaobserwowałem, że pomysł, że my bierzemy rząd, przestaje być już tylko pomysłem publicystycznym, a że ta historia idzie bardzo szybko do przodu, że tamta strona nie ma możliwości utworzenia rządu, który by został w parlamencie zatwierdzonym i że to idzie do szybko. Wróciłem do kraju, porozumiałem się z Lechem Wałęsą, a Lech Wałęsa dokonał wtedy takiego manewru porozumienia się z dwoma z tymi stronnictwami satelickimi, ZSL-em i SD, żeby oni odeszli od sojuszu z PZPR-em. To negocjował Jarosław Kaczyński z ramienia Lecha Kaczyńskiego i odciągnął ich od tamtej strony. No i to stworzyło nową sytuację, że w tym parlamencie Solidarność plus ZSL i Stronnictwo Demokratyczne ma możliwość utworzenia takiego rządu. Więc porozumiewałem się z Lechem Wałęsą i on mi wtedy zaproponował, żebym objął funkcję premiera. Mówiło się o trzech różnych osobach, o Bronisławie Geremku, o Jacku Kuroniu i o mnie. Wałęsa mnie zaproponował, to ja na tą propozycję Wałęsy odpowiedziałem, że pan jest tą postacią symboliczną i pan powinien to wziąć. Wałęsa mi odpowiedział, że nie i że będzie mnie wspierał. Powiem wam szczerze, że dopiero wiele miesięcy później przypomniałem sobie ze szczegółami tę rozmowę z Wałęsą, a zapomniałem o takim szczególe, że on powiedział wtedy premierem to nie, prezydentem to tak. No i więc on już wtedy o tym myślał. I postawiłem Wałęsie tylko takie warunki. Po pierwsze, że on musi mnie wspierać, a po drugie, że ja będę premierem rzeczywistym, a nie malowanym. Żeby on sobie zdał sprawę, że to ten rząd będzie kierował, a nie jakieś gremium w Gdańsku Solidarności, a ja będę tylko i tego gremium przedłużeniem. Że jeżeli biorę odpowiedzialność, to muszę mieć warunki do podejmowania decyzji, że ten rząd będzie rządem rzeczywistym. Bo za czasów PRL to było tak, że rząd administruje, a faktyczne decyzje należały do biura politycznego, które było de facto ponad rządem. Otóż ja takiej historii tylko przerobionej na Solidarność nie chciałem, że będzie jakieś gremium ponad rządem i że bardzo jasno postawiłem, że rząd będzie rządem rzeczywistym. No i 17 chyba, czy Wałęsa przedstawił to ówczesnemu prezydentowi, którym był generał Jaruzelski. Miałem rozmowę z nim w Belwederze. No i 24 było moje wystąpienie, znaczy powołanie mnie, powierzenie mi przez Sejm i moje wystąpienie w Sejmie. Miałam taki plan, żeby się... Słuchać?
słychać, żeby się odwołać do tego wystąpienia. I teraz jakby decyzja należy do pana premiera i do uczniów, bo ja też wiem, tutaj podchodzili do mnie wcześniej, że mają dużo pytań do pana i że chcieliby te pytania zadawać, więc myślę, że wszystkich zachęcam do tego, żeby wysłuchać wystąpienia pana premiera sprzed 24 lat. Pan już wtedy wiedział, że nie będzie łatwo i że jakby to tworzenie rządu i jakby dokonywanie zmian, no to jest po prostu ciężka praca. My to wiemy teraz z perspektywy, tak, więc jest nam trochę łatwiej. Także zachęcam was, żebyście to wystąpienie pana premiera obejrzeli, ono jest dostępne w sieci, także zachęcam. Natomiast teraz jest ten czas, bo za chwilkę przemieścimy się w nasze czasy współczesne. Teraz jest ten czas, żeby zadać panu premierowi pytanie o ten 89 rok i wszystko to, co z nim było później związane. Także takie pytania bardziej osobiste, dotyczące współczesnego życia, czy politycznego, czy też każdego innego, to proszę zostawić na część drugą, dobrze? Czy ja mogę prosić kogoś, żeby tutaj... Albo może ja. Tu widziałam rękę. Tak? Panie premierze, mianowicie ja mam takie pytanie, ponieważ przestał pan pełnić funkcję po nieudanych dla pana niestety wyborach prezydenckich. I wtedy też przy okazji tych wyborów ujawniła się pewien opór przeciwko tym drodze, którą poszła transformacja. Czy z perspektywy czasu teraz, z perspektywy tych lat, które minęły, którąś z pańskich decyzji na urzędzie premiera uznaje pan za niewłaściwą, ponieważ mogła spowodować zły opór w społeczeństwie? To ja bynajmniej nie będę twierdził, że byłem człowiekiem bezbłędnym, że jakieś błędy nie były popełnione, ale mnie bardzo trudno jest samemu mówić o tym, co uważałbym za błąd. Mogę tylko powiedzieć, co uważam za niedostatek, ale co w ówczesnej trudnej sytuacji było bardzo trudne do rozwiązania. Mam na myśli sprawę PGR-u i ludzi pracujących w tych PGR-ach. Panie premierze, ja myślę, że tutaj, bo przepraszam, że wejdę w słowo, ale mamy ze sobą, tu w sali jest również szkoła podstawowa, więc myślę, że musimy rozwinąć skrót PGR. To są Państwowe Gospodarstwa Rolne i to była taka instytucja, która po prostu zarządzana właśnie, sterowana centralnie państwem, zajmowała się rolnictwem w Polsce, tak w skrócie mówiąc. Tak, no te PGR-y były źle gospodarowane i żyły z budżetu państwa i myśmy nie byli w stanie dalej utrzymywać te PGR-y i myśleliśmy wtedy, że pracownicy tych PGR-ów zechcą wziąć na łatwo dostępnych warunkach ziemię do uprawy i staną się gospodarzami. Tymczasem byli to już ludzie, którzy nie byli już chłopami, tylko byli robotnikami rolnymi i znali i przyzwyczajeni byli do pracy w bardzo wąskim jakimś odcinku, natomiast nie byli gotowi brać ziemię i gospodarować na swoim. Więc to nam nie wyszło. I dlatego myślę, że może bym to inaczej robił, znaczy z większą uwagą na to, ale nie wiedziałem po prostu, że oni tej ziemi nie wezmą. Więc to podaję jako jeden przykład. Drugi przykład, który pewnie bym rozwiązał inaczej, to do mnie należało wtedy zatwierdzenie statutu miasta Warszawy. Potem się okazało, że ten status gminy Warszawa, który był bardzo zdecentralizowany, utrudniał gospodarkę w Warszawie. Może by należało to jakoś skorygować. Więc były takie rzeczy, które bym na pewno skorygował i zrobił inaczej. Ale generalnie wydaje mi się, że to były decyzje trafne i słuszne. Aczkolwiek bardzo trudne. Tak.
Pytanie. Dlaczego akurat pan? Znaczy, dlaczego Wałęsa akurat pana wybrał? Jak pan sądzi? Nie wiem. Tak oficjalnie to nie wiem dlaczego, bo nigdy z nim o tym nie rozmawiałem. Prawdę mówiąc, no ja sądzę, że wtedy byłem jakby mu najbliższy, on może uważał, że tam dwaj są. Bo ja nie kandydowałem, ja nie byłem posłem w tym parlamencie kontraktowym. Nie kandydowałem z różnych powodów, no ale dlaczego? Ja myślę, że to były te względy. Po drugie, przypuszczam, że uważał, że znajdę poparcie Kościoła. I tak rzeczywiście było, bo bardzo pozytywnie się wypowiedzieli ówczesni przedstawiciele Kościoła w sekretariacie episkopatu, kiedy do nich pojechał ambasador, no wtedy nie ambasador, późniejszy ambasador Ciosek, dowiadywać się, jakie jest stanowisko Kościoła w tej sprawie. Więc myślę, że te względy odegrały rolę. Ale nigdy o to nie pytałem go. Następnym razem zrobimy lekcję z prezydentem Wałęsą i też zapytamy go o to, dlaczego właśnie na pana wskazał. Panie premierze, chciałam się spytać, na czym polegał spór o grubą linię. To będzie dłuższa odpowiedź. Ja powiedziałem w przemówieniu, na które pani wam zwróciła uwagę, możecie to odsłuchać, powiedziałem, że przeszłość odkreślamy grubą linią, będziemy odpowiadać za to, co sami zrobimy. Formalnie rzecz biorąc, z punktu widzenia treści tego, co powiedziałem, to powiedziałem, że od tego momentu jest jakby nowy początek. Z punktu widzenia pewnej filozofii władzy, którą się kierowałem jako premier i którą stosował mój rząd, była to filozofia zmian ewolucyjnych, a nie rewolucyjnych. Mnie zależało na tym, ażeby pociągnąć także tych ludzi, no, którzy byli jakby związani z dotychczasową władzą. Było 2,5 miliona członków PZPR w Polsce i ponad pół miliona członków tych organizacji satelitarnych. I ja wyraźnie dawałem do zrozumienia i mówiłem to, że także dla nich jest perspektywa życia w demokratycznym kraju. I uważam, że to było zdecydowanie słusznie. Natomiast mnie przyprawiono taką, mówiąc po gombromiczowsku, gębę, prawda? No, że ja nie chciałem rozrachunku, potępienia tego, co złe było w PRL i tak dalej. Nie, to nieprawda. Ja nigdy nie powiedziałem, że nie chcę rozrachunku, tylko uważałem, że taki rozrachunek to tam, gdzie były zbrodnie, czy gdzie były naruszania prawa, to jest kwestia nie premiera i nie rządu, ale kwestia sądu, jeżeli ma być sprawiedliwy. I po drugie, że natomiast, że ocena cała historycznego okresu PRL to jest kwestia debaty historycznej, a też nie to, że rząd zarządzi jakiś pogląd. Więc mnie przyprawiono taką gębę, w której to pojęcie grubej kreski stało się taką maczugą do walania we mnie, że jakoby ja, prawda, wszystko uznałem, że nic złego nie było. Nie, to nieprawda.
Ja powiedziałem, odtąd jest nowy początek i uważałem, że demokracja jest demokracją dla wszystkich. Uważałem, że to nie może być tak, że jak myśmy byli w ustroju PRL, katolicy, uważani trochę za obywateli drugiej klasy, to teraz my spowodujemy, że ci, co byli w PZPR, będą obywatelami drugiej klasy. Albo jest demokracja, albo demokracji nie ma. Albo istnieje wyższość moralna tego ustroju, albo postępujemy tak samo jak oni. Więc taka jest historia tego sporu. W książce, którą niedawno wydałem, a która nazywa się Rok 1989 i lata następne, jest duży rozdział pod tytułem Sąd nad grubą kreską. Jeżeli kiedyś, czy teraz, czy później ktoś z was do tej książki sięgnie, to tam znajdziecie obszerny wywód polemiczny w tej sprawie. Polemiczny zarówno z tymi, którzy w złej wierze mnie przypisywali rzeczy, te, których nie było, jak i nawet z tymi, którzy przyjaźnie mnie za to sformułowanie krytykowali. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że na to pytanie szczegółowe odpowiedzi, ale też na wszystkie inne pytania, które chcielibyście w tej rundzie zadać, znajdzie się właśnie w książce pana premiera. Bo ja bym chciała teraz, wiedząc, że mam jeszcze tylko 10 minut tutaj spotkania z panem premierem, tak niestety biegnie zawsze to 45 minut lekcyjne, tak tu sygnały mi wysyłają, prawda, rączki podnoszą, jest tutaj strażnik czasu. Chciałabym przeskoczyć do czasów współczesnych, tych, które są nam tutaj bliskie. Zarówno w tym materiale filmowym, ale także w tym, co pan premier mówił, kilka razy padło słowo odpowiedzialność. Dla mnie jakby wolność, bo przecież świętujemy wolność w tym tygodniu, to jest z jednej strony oczywiście odpowiedzialność władzy, ale również odpowiedzialność nas obywateli. Frekwencja w wyborach w 1989 roku była taka, jaka była. Frekwencja w każdych kolejnych wyborach no nie przedstawia się lepiej, tak? Powiedziałabym też, że spada na dół. Panie premierze, to były bardzo ważne wybory, to były przełomowe wybory w 1989 roku, ale jak mówić młodym ludziom, że każde wybory są ważne i że każdy z nas jest odpowiedzialny za to, co po wyborach? Ja uważam, że przede wszystkim nie obrażać się na politykę i na życie publiczne. Ja wiem, że w tej polityce i w tym naszym życiu politycznym jest wiele zjawisk negatywnych, że jak się patrzy na kłótnie w Sejmie, no to można mieć wątpliwość, czy tym ludziom naprawdę chodzi o dobro Polski, czy o dobro własne. Wiem, ale w demokracji nie ma innej możliwości niż poprzez udział w życiu publicznym wpływanie na życie kraju. I wybory są tym istotnym elementem. No, komu powierzamy troskę, komu powierzamy władzę ustawodawczą, komu powierzamy władzę wykonawczą, a wybory do samorządów, komu powierzamy władzę lokalną. Więc są zjawiska negatywne, nie będę wam tutaj mówił, że nie ma, ale nie jest wyjściem odwrócenie się do życia publicznego tyłem. Trzeba brać odpowiedzialność i wybory wymagają uczestnictwa, ale wymagają także uczestnictwa w sensie takim, że się staje do wyborów, czy się jest kandydatem do władz samorządowych, czy do władz ogólnokrajowych i zapewne kiedyś wielu z was tu siedzących będzie przed takim problemem stawać. Więc ja mówię, nie odwracajcie się tyłem, mimo że są zjawiska negatywne, ale starajcie się poprawić zjawiska negatywne, dlatego że no, w końcu jest to nasz kraj. I odpowiedzialność za ten kraj nakazuje uczestniczyć w życiu publicznym.
Dziękuję. Ja bym jeszcze może dodała do tego, co pan premier powiedział, że oczywiście ważny jest ten moment oddawania głosu, bądź poddawania się pod głosowanie, tak jako kandydat, ale strasznie ważne jest też to, żeby te wybory rozciągnąć na ten okres do następnych wyborów. My, jakby jako obywatele, mamy obowiązek rozliczać tych, kogo wybieramy. Tak? Także zachęcam was do tego, by część z was już niedługo pewnie zagłosuje pierwszy raz. Czy jest ktoś na tej sali, kto będzie głosował w przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku? No to wy. Niech ja się tylko dowiem, że nie poszliście do wyborów. Także pamiętajcie o tym, że nie tylko oddajemy głos i nie tylko ważne jest to, że każdy głos jest liczony, że się liczy, ale również ważne jest to, żeby przyglądać się temu, co się dzieje po wyborach. W dzisiejszych czasach takich form do sprawdzania polityków i dbania o jakość polityków jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że wszyscy sobie ten apel do serca weźmiemy i będziemy pracować nad tą frekwencję do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku. Bardzo szybciutko, 2, 3, 4 krótkie pytania, które już nie muszą być związane, nawet chyba chciałabym, żeby były związane raczej z tym dniem dzisiejszym niż z 89 rokiem. Mam takie pytanie, czy komunizm nie starał się pana jakoś wyeliminować, bo pan starał się polepszyć losy Polski, a komunizmowi to się na pewno zbytnio nie podobało. Chciałbym panu to utrudnić, tą całą interwencję. Nie, myślę, że w ogóle. No, to nie było tak. No oczywiście, że komunizm nie chciał wolności w Polsce i chciał utrudnić, no, ale wyeliminować mnie akurat nie. Ja uczestniczyłem wtedy w życiu publicznym w ramach takiego koła katolickiego Znak, więc mnie nie wyeliminowali. Natomiast więc ta historia jest bardziej złożona, bym powiedział. Wśród pytań, które przysłali mi uczniowie, padło pytanie, czy pan się kiedyś bał? Więc chyba. Myślę, że to jest też jakby związane z tym pytaniem, nie wiem, jak masz na imię? Zuzanna. No każdy się czegoś boi zawsze. Ale czy w tamtych czasach pan się bał? Czy co? Czy w tamtych czasach pan się bał? Przed 89 rokiem. Nie, no na pewno. Na pewno, że byłem internowany, no. Przez rok byłem internowany. Bałem się na pewno, jak wielu Polaków, żeby tu nie wkroczyła armia radziecka, prawda? To niebezpieczeństwo istniało, prawda? Więc oczywiście, że tak. Nie trudno być bohaterem, jak się człowiek niczego nie boi. Więc nie bójcie się zadać pytania. Pytać, jak się pan zapatruje, jakie ma pan zdanie na temat obecnych komplikacji z otrzymaniem wiz przez amerykańskich? No to jest długa sprawa. To zależało od tego, czy Polacy nie otrzymujący wizę, jaki procent Polaków zostawało tam na stale i za wysoki był ten procent. Ostatnio się to zmniejsza i mamy obietnicę. No i prezydenta Obamy i ostatnio sekretarz stanu się w tej sprawie amerykańskiej wypowiedział pozytywnie, no ale to jest kwestia władz ustawodawczych amerykańskich. Mam nadzieję, że kiedyś w końcu to zostanie zniesione. Jeszcze dwa pytania. Panie premierze, ja już od dawna chciałam zadać panu to pytanie, teraz mam okazję. Chciałem zapytać, może to taka bardziej złożona sprawa, o pana ocenę wobec stanu wojennego, no bo ta sprawa jest często dyskutowana, teraz toczą się różne procesy, o tym się dużo mówi. Chciałem dowiedzieć się, jak pan ocenia to i jak pan się odnosi, jakie były szanse stanu wojennego, jakie były szanse generała Jaruzelskiego na jakieś reformy, zmiany i czy je wykorzystał według pana i czy ten stan wojenny mógł być czymś pozytywnym w efekcie, czy był z góry skazany na taką ocenę, jaka teraz głównie występuje w mediach?
zanim pan odpowie, to jeszcze przechwycę drugie pytanie i wrócę, to wtedy nie będę dwa razy chodziła. Ja bym bardzo chciała wiedzieć, jak pan czuje się jako osoba, o której uczymy się w książkach i nasze następne pokolenia też będą się To pan nie wie, że pan jest w książkach do podręcznika historii? Jeszcze jedno ostatnie pytanie. Ja zaraz te wszystkie trzy pytania powtórzę. Panie premierze, czy w czasie strajku na pewno marzył pan o wolnej Polsce? Czy ta Polska, którą mamy teraz, jest taka, o której pan marzył? Były trzy pytania. Ja zacznę od tych dwóch prostszych. Jak się pan czuje, wiedząc o tym, że o pana ci uczniowie tutaj obecni, uczennicy obecni na sali uczą się w książkach, czytają panu w książkach? Czyli nie wiem, czy to będzie dobra parafraza, ale jak się pan czuje jako bohater? Nie czuję się bohaterem, natomiast no bardzo mi miło, że się uczycie w książkach. Bardzo mi było, ponieważ to była bardzo ważna dla Polski epoka, bardzo ważny czas. To, że mnie historia dała możliwość wpływania na losy Polski, uważam za wielki los szczęścia osobistego. No, to jest bardzo wiele móc mieć taką świadomość wpływania na losy Polski. Oczywiście ta świadomość jest również świadomością wielkiej odpowiedzialności. Czy w czasie strajku myślałem, że doprowadzimy do pewnej zmiany. Natomiast to, co się dokonało, przekroczyło wszelkie myślenia, które racjonalnie wtedy można było sobie wyobrazić, prawda, poszło znacznie dalej, prawda. Nie przypuszczałem, że za mojego życia Polska się tak zmieni, tak zasadniczo się zmieni sytuacja Europy. No myśmy przecież żyli w totalnym podziale Europy na dwa światy, z których każdy dysponował bronią atomową i żyliśmy w obawie, czy wszelki konflikt to może być konfliktem straszliwym, niszczącym. No i świat jakoś z tego wyszedł, Europa z tego wyszła. A zaczęło się to w Polsce, więc to jest z czego być zadowolonym. Czyli w 89 roku wybierał pan taką Polskę, jaką mamy dzisiaj? Tak, generalnie rzecz biorąc tak, chociaż nie wszystko mnie zadowala, ale generalnie wydaje mi się, że uzyskaliśmy bardzo dużo. I było to pierwsze pytanie, które jest no, trudnym i złożonym pytaniem. Tutaj zostawiam tak. O stan wojenny. No, ja powiem tak. Sytuacja w 1981 roku była rzeczywiście trudna, ponieważ po obu stronach, i po stronie Solidarności, i po stronie ówczesnych władz, do głosu doszły siły bardziej takie ekstremalne, radykalne. Mimo to uważam, że należało próbować dalej. Generał Jaruzelski uważał i podjął decyzję wprowadzenia stanu wojennego, bo uznał, że dalej próbować nie można i że grozić może interwencja Związku Radzieckiego. Niektórzy polemiści, przeciwnicy Jaruzelskiego uważają, że on bardziej bronił siebie niż Polski przed interwencją. No nie byłoby bez znaczenia, na kogo by ówczesne ZSRR wpłynęło, żeby objął władzę po Jaruzelskim. Byliby to na pewno bardziej zamordystyczni ludzie, więc sprawa jest otwarta do oceny. Ale ja nie mogę uznać i zaakceptować tego stanu wojennego, no, który był jednak wojną Polaków z Polakami i na którym wiele osób ucierpiało. Natomiast
nie mogę odmówić prawa powoływania się na tym, na to, że niebezpieczeństwo interwencji radzieckiej mogło rzeczywiście być groźne. Więc problem nie jest taki czarno-biały, tak bym powiedział. Czy o tym jest w książce? Nie, o tym nie ma w książce, nie. bo jest. W pierwszym nie. W pierwszym rozdziale mojej książki, pod tym jak do tego doszło, piszę o tym. Dobrze, to teraz na koniec, wracając do pytania dziewczynki tam z Głębi, która się upytała o to, czy taką właśnie Polskę pan wybrał, chciałabym pana prosić, a później wszystkich uczniów, już jak pan premier nas tutaj opuści, o to, by wypełnił pan kartę do głosowania. Mogę prosić jednego z uczniów, Zuzanno, czy mogłabyś podejść do stolika, wziąć jedną kartę i długopis. To jest karta, na której jest napisane tak. 24. rocznicę wyborów czerwcowych 1989 roku życzę Polsce dialogu i otwartości, aby była konkurencyjna, wiary we własne możliwości, pozytywnego myślenia, radości każdego dnia, umiejętności świętowania razem. To nie są nasze propozycje, to jest propozycja, którą jakby cytuję z Muzeum Historycznym, które taką akcję zorganizowało 2 czerwca tego roku w Warszawie. Każdy miał możliwość wypełnienia takiej karty. Prosiłabym pana premiera o to, żeby pan premier wypełnił tę kartę, znaczy zaznaczył, tak, skreślił to, czego życzy pan Polsce i to będzie pierwszy głos, który wrzucimy do naszej urny. Później zrobią to wszyscy uczniowie. No, proszę pana, jestem w kłopocie, bo ja tego wszystkiego życzę Polsce. To, to zaznaczymy wszystko. Nie zamierzam wybierać czegoś z tego. To zaznaczymy wszystko. Zuzanna, możesz podejść? Dobry zestaw i życzę tego wszystkiego. To zaznaczymy wszystko, ale bardzo byśmy chcieli, ja zaznaczę za pana premiera, to będzie taka takie wyjątkowe wybory, które nie będą tajne, bo poproszę również o podpis. I kiedy skończymy to spotkanie, to was też będę prosiła o to, byście podeszli tutaj do urny. Zuzanna, czy przyniesiesz też urnę, żeby pan premier wrzucił do urny głos? Proszę was o to, byście także wy zaznaczyli, czego życzycie Polsce, podpisali swoim imieniem, już nie nazwiskiem, bo tu musiałabym prosić o zgodę waszych rodziców na przetwarzanie danych osobowych, więc tylko imię. I też wychodząc z sali, wrzućcie do naszej przygotowanej tutaj specjalnie na tę okazję urny. Panie premierze, ja bym bardzo chciała podziękować za rok 25. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 roku. Mam nadzieję, że się spotkamy, jeśli nie w tym miejscu, to w jakimkolwiek innym, bo myślę, że takich osób jak tutaj obecni ci uczniowie, zainteresowani, jednak wciąż zainteresowani tym, co się wydarzyło 24 lata temu i jak to wpływa na ich życie dzisiaj, jest bardzo dużo. Także zapraszamy za rok i bardzo, bardzo ja w swoim imieniu, w imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej dziękuję. Życzę wam, bo się zbliża koniec roku, dobrych świadectw, dobrych wakacji. No i bardzo to było dla mnie interesujące. Bardzo to było dla mnie interesujące. Dziękuję pani bardzo. No i to rzeczywiście do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Premierze, chcieliśmy serdecznie podziękować w imieniu dyrekcji, uczniów gimnazjum nr 36 oraz pozostałych zgromadzonych tu osób za znalezienie czasu oraz chęci, by przekazać nam tą bezcenną wiedzę. Czy ja mogę coś zrobić starodawnego na sam koniec? Nie będzie chyba tajemnicą, że pan premier chodził do szkoły przed wojną. Ja chodziłam zaraz po wojnie, ale był taki zwyczaj, że się dziękowało chórem.
przed wojną i po wojnie. Dziękowało chórom. Czy możemy na koniec po prostu na 3-4 podziękować? Dziękujemy. Dobra, ja powiem 3-4 i wtedy. 3-4. Dziękujemy. Słuchajcie, zostańcie jeszcze chwileczkę, pożegnamy pana premiera. Tutaj się nie możecie tłoczyć, bo każdy musi wrzucić kartkę ze własnym głosem. A ja chcę jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć. Nie widziałam pani Wiktorii. Wychodząc, pamiętajcie o oddaniu głosu. Tam leżą długopisy, tylko zostawiajcie długopis, jak to przystoi w lokalach wyborczych. One zwykle były przywiązane. No i ja nie przywiązywałam. Tak, ale to ma jakiś... Nie, tak nie, tak? Tak, czyli przez miejsce są trochę celowe. Mogę już to pani kończyć? Tak. Może tam ustawione gdzieś w przestrzeni publicznej. Może u prezydenta, może na krakowskim przedmieściu, więc zachęcamy. Jak wy widzicie wolność?